wiedza jakoby o Chrystusie, ona jest w dalszym ciągu aktualną wiedzą, bo ona jest wiedzą, prawdą i tajemnicą rozciągnięte przez czas, czasy i połowę czasu. To nie jest na czasy. To nie jest na czas. To jest na czas, czasy i połowę czasu. Czyli cała historia Chrystusa, odkupienia, jednocześnie Starego Testamentu i tutaj realizacji Apokalipsy jest rozciągnięte na czas, czasy i połowę czasu. Czyli licząc czas, czasy i połowę czasu, 1000 lat, nie, 2000 lat, 4000 lat i 1000 lat. 7000 lat. Czas, czasy i połowę czasu. No to jest obliczone. Czyli czasy, 2000, czas, 2000 lat. Czasy, 4000 lat. Połowę czasu, 1000 lat. Więc wiemy o tym, że to jest tyle czasu. Że to jest obliczone na takie długofalowe działanie. 7000 lat, a w tej chwili mamy 6000 lat się kończy i rozpoczyna się 7 tysiąclecie, które ma być wolne całkowicie od szatana. Co to znaczy wolne od szatana? Oznacza, że nasza świadomość będzie w pełni świadoma zagrożeń, pełna świadoma boskiej tajemnicy, w pełni świadoma boskiej drogi, w pełni świadoma prawdy i doskonałości i szatan nie będzie mógł znaleźć dla siebie miejsca, bo wszyscy będą oświeceni. Będą mądrzy Bożą mądrością. I nie będzie mógł znaleźć dla siebie miejsca i będzie czekał na czasy, aż znowu ludzie troszeczkę potracą rozumu. O tak mogę powiedzieć, aż się po prostu w pewien sposób znowu popsują. Ale radą, wydobyciem spod wpływu szatana jest mądrość Boża, jest miłość Boża, jest wiara. Przez wiarę otrzymujemy mądrość Bożą. Chrystus mówi, słuchajcie i chcecie zrozumieć. Tak jak mówi święty Paweł, wiem, że wszystko, co Bóg stworzył, jest czyste. I to człowiek je czyni nieczystym przez głupie, niemądre myśli o tych sprawach, że może być to nieczyste. Jest to czyste, bo Bóg to stworzył. W momencie stworzenia jest to doskonałe. W momencie stworzenia jest to doskonałe. Od momentu stworzenia jest to doskonałe. I doskonałe jest cały czas. To, co człowiek o tym myśli, zanieczyszcza tego człowieka. I dlatego musimy rozpocząć od bardzo prostej sprawy. Od bardzo prostej. Wszyscy ludzie są odkupieni i oni są też doskonali, tylko że jeszcze o tym nie wiedzą. I dlatego trzeba każdego człowieka okazywać doskonałym w Chrystusie. Czyli nie nazywać drugiego człowieka grzesznikiem, ponieważ odkupił go także Chrystus. Ale wiedzieć o tym, że ma obowiązek staczać walkę z grzechem ciała, gdy tego nie robi, to jest buntownikiem. Jest buntownikiem, więc tu jest inna sytuacja. Nie jest grzesznikiem, jest buntownikiem. I nie wiadomo, co lepsze, czy buntownik, czy grzesznik. Obydwie są rzeczy złe, ale chyba buntownik jeszcze jest gorszy od tych grzesznika. Ponieważ buntownik to jest ten, który jest świadomy tego, co się wydarzyło, jest świadomy tego, że Bóg go nabył, a jednocześnie buntuje się przeciwko nabyciu, bo jest z ciemności. Jest samym złem. I dlatego tutaj, po pierwsze, aby móc normalnie żyć, trzeba pamiętać, że wszyscy ludzie są doskonali w Chrystusie. I dlatego Bóg posyła uczniów między wilki, czyli do ludzi, aby ukazywali, że też zostali odkupieni. Ale wie o tym, że są pod wpływem zła i trzeba to wszystko we właściwy sposób im ukazać. Dlatego mówi, nie rzucajcie pereł i diamentów między psy i wieprze, bo się obrócą i was poszarpią. Czyli jest świadomy tej sytuacji i że wszystko trzeba czynić w odpowiedni sposób. Nie mówić tego, co się wie, ale wiedzieć, co się mówi. To jest ta sytuacja. I tutaj właśnie mając tą świadomość, że wszystko jest doskonałe, że wszystko, co jemy, jest doskonałe,
Ponieważ Bóg to stwarza, a jednocześnie, że każdy człowiek jest doskonały w Chrystusie. W Chrystusie jest doskonały, czyli ma w sobie potencjał światłości, ma pełną łaskę Bożą, która jest niezbywalna i nienaruszalna. To jest doskonały w Chrystusie. My mamy mu ukazywać tą doskonałość właściwie w taki sposób, aby nie eskalować jego przemocy, ponieważ to on ma nas naśladować, a nie my jego. On nas. Czyli jesteśmy opanowani, łagodni, wierni, dobrzy, uprzejmi, cierpliwi, niosący pokój, radość i miłość. Tak jak pewien człowiek kiedyś powiedział takie słowa. Chodziłem do pracy, chodzę do pracy pewną drogą, cały czas jedną drogą chodzę i spotykam na tej drodze tych samych ludzi. Po pewnym czasie zaczynałem się do nich uśmiechać, mówić dzień dobry, oni nic. Dzień dobry, oni nic. Po pewnym czasie zacząłem mówić dzień dobry, uśmiechać się. Po pewnym czasie zaczęli mi odpowiadać dzień dobry, a później zatrzymywali, już rozmawialiśmy, byli już moimi znajomymi. Czyli wszystkich można odmienić. Nie pytałem, panie, chodzę tyle czasu, a pan nic. Nie, tylko mówię ze spokojem i on po prostu ze spokojem staje się przyjacielem, znajomym z drogi, a później może mężem i żoną. Rozumiecie państwo? Czasem tak się zdarza, no bo któż to wie. Gdzie spotkałeś swoją mamę, czyli swoją żonę? Czy to było na wakacjach? W Turcji może? A może na wakacjach w Egipcie byłeś? Nie, w drodze do pracy. Rozumiecie państwo? Ludzie chcą lepsze historie. Lepsze historie, ale ta jest bardzo dobra. No bo ludzie się wszędzie poznają. W windzie, czy jeszcze gdzie indziej. I tutaj właśnie mówiąc tu o tej naturze, starajmy się, proszę państwa, uświadomić sobie, jak my możemy postępować, mając świadomość tego, że pochodzimy od Boga i że tutaj zaczyna się nasza praca, nasze dzieło synostwa Bożego. Bo synami Bożymi jesteście wtedy, kiedy, proszę zauważyć, to jest istotna, bardzo ważna rzecz, synami Bożymi jesteście, jeśli poważnie traktujecie owoce Ducha Świętego. Poważnie traktujecie owoce Ducha Świętego, że one są poważne, bardzo ważne i bardzo mocno was umacniają w Chrystusie Panu, bo traktujecie je poważnie, jesteście synami Bożymi, bo synowie Boży traktują to wszystko poważnie. To nie jest po prostu na pokaz. Poważnie stosujecie z całą rozwagą i ze świadomością owoce Ducha Świętego. Jesteście wy i Bóg, a jeszcze jest inny człowiek, bo nie będzie was rozliczał ten człowiek, ale będzie was rozliczał Bóg co do relacji z tym człowiekiem. I dlatego synowie Boży objawiają się przez owoce Ducha Świętego. A owoce Ducha Świętego rodzą dary Ducha Świętego. Czyli musimy stawać się nowym człowiekiem w sposób prosty. Ludzie chcą stawać się nowym człowiekiem przez jakąś, nie wiadomo jaką wiedzę, przez lewitację, przez znikanie, przez jakieś podglądanie, czy może jakieś inne, że tak mogę powiedzieć, inne sprawy i tak dalej, i tak dalej. Ale owoce Ducha Świętego są tutaj proste. Dla każdego dostępne. Już ma dzisiaj. Już w tej chwili one już w nim są. Opanowanie, łagodność, wierność, dobroć, uprzejmość, cierpliwość, pokój, radość i miłość. Więc gdy poważnie traktujemy synostwo Boże, to synostwo Boże objawia się w nas przez owoce Ducha Świętego, a owoce Ducha Świętego stają się umocnieniem w nas i w nas nie ma starej osobowości, bo ta stara osobowość jest niedostępna. Jak to powiedział święty Paweł, święty Jan w jednym z wersetów, znajdę ten werset, to on, ja go tutaj gdzieś włożyłem, ale nie wiem, czy tutaj go włożyłem. Chyba tutaj. Tak, mówi święty Jan w rozdziale drugim,
mówi takie słowa, świat zaś przemija, a z nim jego porządliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Czyli owoce Ducha Świętego są przeciwnością, właściwie co w podstawie mają owoce Ducha Świętego? Na B. Bojaźń Bożą. Bojaźń Bożą. Owoce Ducha Świętego w swojej podstawie mają bojaźń Bożą. Bojaźń Bożą, czyli stosuje owoce Ducha Świętego, aby nie utracić Jego samego. Stosuje, a On jest ze mną, bo Duch Święty jest ze mną. Czyli owoce Ducha Świętego objawiają bojaźń Bożą. Bojaźń Bożą, czyli jedność z Bogiem i proszę zauważyć, bojaźń Boża, zło zwalczać, nie pozwalać złu trwać. Czyli przez owoce Ducha Świętego zanurzamy się tak głęboko w trosce o drugiego człowieka, bo powiedzmy jedną rzecz taką jasno. Chrystus Pan przyszedł na ziemię, przysłany przez Boga Ojca, w trosce o lud, o człowieka, o każdego człowieka z osobna. W trosce o niego. W trosce. Zatroszczył się o człowieka i dlatego posłał Syna swojego, aby złożył ofiarę ze swojego życia, które odzwierciedlało życie całej planety, bo Bóg zechciał, aby przez jedno życie, przez jeden opór Adama, który się objawiał w ciele Jezusa Chrystusa i całej ludzkości, aby Jezus Chrystus, będąc posłuszny całkowicie Chrystusowi, złamał władzę Adama i władzę grzechu w tym ludzie i żeby w człowieku każdym i żeby przez jedno zwycięstwo wszyscy doświadczyli zwycięstwa. To jest bardzo wyraźnie ukazane w liście do Rzymian, rozdział 5, werset od chyba nawet 15. Jest napisane. Tutaj od 14 może przeczytam. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli. Przestępstwem na wzór Adama. On jest typem tego, który miał przyjść, Jezus Chrystus. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficie i spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i dar sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego Jezusa Chrystusa. Czyli tutaj jest ukazane, że ci, którzy wierzą Chrystusowi, to także grzech, który pokonał Jezus Chrystus, także jest w nich pokonany. Ponieważ grzech w człowieku istniał przez Adama. Proszę zauważyć, tu jest istotna sytuacja. Grzech w człowieku istniał przez Adama. Więc człowiek nie był zdolny do grzechu, to czynił to Adam. Więc gdy Adam został usunięty, została też usunięta natura grzeszna z człowieka i człowiek stał się wolny. I proszę zauważyć, spójrzmy na wolny i czysty, bo Chrystus teraz zajmuje miejsce Adama i to miejsce, które miał Adam jako grzesznik, jako ten, który nakłaniał do grzechu, przemocy, agresji, nienawiści przeciwko Bogu, w tym samym miejscu jest Bóg. Bóg, proszę zauważyć, nadrzędną mocą jest w człowieku, ale wystąpiła jeszcze jedna sytuacja. Nadrzędna moc
grzechu ustąpiła i pojawiła się nadrzędna moc czystości. Ale pojawiła się jeszcze jedna rzecz, która jest rzeczą teraz usuwaną przez owoce Ducha Świętego. Pojawiła się pamięć o złu. Pamięć o złu. O tym, co było złe. Pamięć o złu i na tym żeruje szatan, aby bazować na umiejętności umysłu co do zła. Bo już człowiek nie jest nadrzędnie poddany złu, tylko został umysł i pamięć. I kto wypełnia to miejsce? Kościół. To aż zadziwiające jest, proszę Państwa. A zadziwiające jest aż wstrząsające Kościół grzeszników. Wypełnia to miejsce, aby z pamięci uczynić uczynić siłę oporu przeciwko Bogu. Czyli wykorzystać jego pamięć, naukę o złu. Pamięć o złu, pamięć o przemocy, pamięć o nienawiści, o wszystkich tych sprawach, gdzie człowiek odgórnie już tego nie ma. Czyli na czym się teraz opiera? Na sumieniu. Czyli kształtuje sumienie człowieka w taki sposób, aby sumienie stało się oparte na złu, które wewnątrz człowieka jeszcze gdzieś głęboko istnieje, jako pamięć, jako tak zwane podwaliny, które nie mogą się realizować, dopóki człowiek ich nie zechce. I co robi Kościół? Pozwala, wszystko robi, aby człowiek je zechciał. Aby zechciał, aby szukał grzechu, aby oddalał się od miłości, aby oddalał się od prawości, od doskonałości, aby widział w grzechach sens swojego istnienia i bytu. Mimo, że w nich nie ma sensu bytu. Jesteśmy wolni. Więc proszę zauważyć, teraz jest taka sytuacja, że ludzie pytają, powiedzcie nam, czym jest drugi kanon. Bo rozumiemy, ten człowiek ukazuje nam pewien sens, czyli zaczęliśmy tego słuchać. I nie tylko słuchamy, ale i rozumiemy. I chcemy więcej. Bo w tym nie jest tylko jego gadanie, ale nasze przesłanie. Nasze życie i nasze bycie. Zaczynamy rozumieć, że możemy być innym człowiekiem i w nas istnieje potencjał. Widzimy teraz wroga. Nie wiedzieliśmy, jak tego wroga ugryźć, ale okazało się, że jest drugi kanon, czyli to, co ukazał w sposób zawalowany swoją chęć niszczenia i grzeszenia i zwiedzenia człowieka. I w tym momencie okazuje się, że każdy człowiek może się skierować ku prawdzie i dlatego stosowanie owoców Ducha Świętego jest to bojaźń Boża. Jest to stosowanie bojaźni Bożej. Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Bojaźń Boża jest to złu nie przepuścić, zło zwalczać, ale zwalczamy w jaki sposób? Nie zwalczamy na sposób diabelski. Zwalczamy przez owoce Ducha Świętego. Żeby owoce Ducha Świętego w nas istniały, a zło nie. To jest zwalczanie. Nie można zwalczać inaczej. Bo inne zwalczanie jest ludzkim zwalczaniem. Ludzkim zwalczaniem, a to ludzkie zwalczanie jest niewłaściwe. A wiecie Państwo dlaczego? Bo to ludzkim pojęciem święty Piotr chciał pomóc Jezusowi Chrystusowi. I mówi w taki sposób. Miej miłosierdzie dla siebie. Nie przyjdzie to na ciebie. Czyli Jezus Chrystus mówi tak. W tej chwili Jezus, Syn Boży, będzie pojmany, umęczony, ukrzyżowany i po trzech dniach zmartwychwstanie. Święty Piotr mówi tak. Panie, ty miej miłosierdzie dla siebie. Nie przyjdzie to na ciebie.
Więc widać tutaj, że święty Piotr, że szatan wykorzystał miłość do Chrystusa, rozumiecie Państwo, aby przemycić własną potrzebę. A Chrystus to rozpoznał w jednej chwili. Mówi, zejdź mi z oczu, szatanie. Po ziemsku, Piotrze, myślisz, nie po Bożemu. I święty Piotr widzi, że coś jest nie tak, że jego myśli są niewłaściwe, bo nie pojął najgłębiej, jak to jest możliwe, dzieła Chrystusowego. Widział tylko po ludzku dobro. Ale ludzkie dobro było wrogiem boskiego dobra. I w ten sposób chodzi o tą sytuację, że nie można zła zwalczać w sposób ludzki, ale przez owoce Ducha Świętego. Opanowanie, łagodność, wierność, dobroć, uprzejmość, cierpliwość, pokój, radość, miłość względem tych wszystkich, którzy są wszędzie dookoła, wedle wersetu miłuj nieprzyjaciół swoich. Bo jeśli miłujesz tych, którzy ciebie miłują, to cóż masz za zysk? Robią to przecież i źli ludzie. Też siebie kochają nawzajem z powodu tego, że jest to wymiana. Jakaś wymiana. I tu nie chodzi o wymianę. Tu chodzi o miłość pełną, dawanie życia. I tutaj właśnie ta tajemnica jest najważniejsza. Owoce Ducha Świętego, które ujawniają bojaźń Bożą. Prawdziwe troski o drugiego człowieka. I tutaj właśnie synostwo Boże to synostwo Boże, to poważne traktowanie owoców Ducha Świętego. Powiem Państwu, wychodzimy na ulicę i słyszymy ludzi, którzy mówią i zachowują się w owocach Ducha Świętego. Wchodzimy do internetu i same komentarze w Duchu Świętym. Tu w Duchu Świętym, tu w Duchu Świętym, tam w Duchu Świętym i wszystko w Duchu Świętym. A później internet już nie jest potrzebny, bo ludzie są już przez Ducha Świętego połączeni i internet mówi, a gdzie są ludzie? Gdzie są ludzie? A nam nie jest potrzebny internet, bo mamy łączność przez Chrystusa Pana. Czyli taka śmieszna sytuacja. Najpierw internet ludzi osacza, ogranicza strony, tu nie pozwala, tam nie pozwala. Ludzie mówią, a to weź sobie to. I jesteśmy w Duchu Świętym. A internet mówi, a gdzie są ludzie? Gdzie są ludzie? My ciebie nie potrzebujemy, internecie. Mamy już prawdziwą prawdę. Tylko prawdę i samą prawdę. Rozumiecie Państwo? Prawdziwą prawdę, tylko prawdę i samą prawdę. Mamy tą prawdę. I już nie potrzebujemy. I sobie myśli tak. Myślałem, że po prostu pogonię im kota, a oni zostawili tego kota. Worków dodatku. Tu jest ta sytuacja, bo łączność w Duchu Świętym jest prawdziwą naturą, bo tak naprawdę, kiedy będziemy w synostwie Bożym, w prawdzie Bożej, w Duchu Świętym, pytanie proste, co możemy znaleźć w internecie? Jakie historie? Tam nie ma historii dla synów Bożych. Nie ma. Możemy tam dać tą historię dla tych, którzy chcą się nimi stać. Bo tam nie ma nic, czym oni by się mogli kierować. I dlatego odczuwamy coraz większą tajemnicę otwierania się, czujemy ten koniec, że tak mogę powiedzieć, final countdown, czujemy, czyli takie finałowe odliczanie, które się w tej chwili coraz bardziej objawia, ale ciekawa sytuacja. Przeszliśmy, ja odczuwam w każdym bądź razie, że nastąpił pewien przełom. Ja odczuwam ten przełom, bo ja odczuwam te wszystkie sytuacje na wiele tygodni, czy nawet miesięcy wcześniej. Wiem już, je czuję, bo ja jestem już w tym miejscu i czuję, że przekroczyłem pewien przełom. I czuję, już całkowicie inne wibracje już się pojawiają. Ale dla mnie, ja już będę daleko za tym, a inni dopiero będą w to wchodzić. No bo tak naprawdę w dzisiejszym świecie
niektóre osoby, które są w pewnym takim zaangażowanym, bardzo głębokim stanie duchowym, prawdziwej świadomości duchowej i chrystusowej, to wyprzedzają ten proces nawet o 7 lat. 7 do 8 lat wyprzedzają ten proces, gdzie oni są już umocnieni, to inni dopiero zaczynają wchodzić w to rozumienie. Ciekawą sytuację, proszę zauważyć, jakie to jest, tutaj bardzo wyraźnie jest to widoczne. Poznaliśmy kanon drugi 8 lat temu, a teraz dopytują się wszyscy dookoła o drugi kanon. 8 lat minęło. A właściwie jest 8 lat, 8 rok to jest. 8 rok i jest to pytanie o drugi kanon. Pytanie o tę sytuację, więc potrzeba jest tego, o czym jest w Ewangelii napisane. I święty Tomasz pojawił się po 8 dniach. Od momentu, kiedy powiedział, jeśli nie włożę swoich palców w jego rany w dłoniach i swojej ręki w bok, nie uwierzę. I po 8 dniach pojawia się Jezus Chrystus. Mówi, Tomaszu, podejdź, włóż swoje palce w moje rany, moje po gwoździach i w rękę swój bok i bądź wierzący, w mój bok i bądź wierzący, a nie niedowiarkiem. I święty Tomasz podchodzi, czyni to i pada na kolana i mówi mój Bóg, mój Bóg, mój Pan. Pan mój, Bóg mój. Chrystus mówi, uwierzyłeś, bo zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.